Wchodzenie w wieżę. Po potopie Bóg umieścił łuk na chmurach i rzekł: ten będzie na znak przymierza między mną a między ziemią. Stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią, a ukaże się łuk na obłoku, że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między każdą duszą żyjącą w każdym ciele. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 13 do 15 wersetu. Aż do dzisiejszego dnia, aż do dzisiaj, ziemia pozostała w tym przymierzu pomimo wszelkiej bezbożności i złośliwości jej mieszkańców. Im czarniejsze są chmury na niebie, tym wyraźniej i okazalej świeci tęcza i przypomina nam obietnicę Bożą. Obietnica ta, jak wiele innych, została ugruntowana na ofierze, gdyż o ofierze złożonej przez Noego jest powiedziane: i poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 21 werset. Choć Bóg zawarł przymierze między sobą i ziemią, to jednak serce człowiecze pozostało niezmienione. Sąd potopu nie uczynił ludzkiej natury lepszej. Nie stał się również przestrogą dla późniejszych pokoleń. Nie trwało długo, a ludzie dopuścili się czynu tak bezbożnego, że Pan zstąpił na dół i zobaczył, co ludzkość uczyniła. Ludzie postanowili wysławić swoje imię przez wspólne wystawienie wieży, której wierzchołek miał sięgać aż do nieba. W ten sposób wieża miała pokazać ludzką wielkość, chcącą Bogu stawić opór. Nie zapominajmy nigdy, że drogi rządzenia Bożego są sprawiedliwe i niewzruszona. Przez wybudowanie wieży Babel ludzie chcieli się wywyższyć. Dlatego odsunęli od siebie Boga. Bóg przeprowadził swą wolę przez sąd polegający na pomieszaniu języków. To położyło kres temu wyniosłemu, bezbożnemu czynowi ludzkiemu, gdyż ludzie nie mogli się porozumieć ze sobą. Jednak człowiek nie nauczył się niczego. Po tym fakcie, jak i przed nim, człowiek ubiegał się i ubiega o własną wielkość, władzę i niezależność. W niedalekiej zaś przyszłości wszystkie te dążenia i żądania zespolone złą mocą i zwrócone przeciwko Bogu objawią się w widocznym przywódcy, antychryście. Wówczas Bóg odpowie sądem ku zgubie tych wszystkich, którzy chodzą takimi drogami i
nie chcą nic wiedzieć o Chrystusie. Często pisze się w naszych czasach o dążeniach podobnych do dążeń ludzi, którzy budowali wieżę Babel. Wołanie o złączenie, o utworzenie niezwyciężonej siły rozbrzmiewa coraz głośniej. Można to zauważyć już od wielu lat, tak w handlowym, jak i politycznym życiu. W ostatnich czasach różne partie wszystkich narodów usiłują zjednoczyć się, chociaż jeszcze oddzielone od siebie mową i istnieniem. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest pod tym względem godna uwagi. Rzeczą pewną jest, gdyż zgadza się to zupełnie z proroctwem Pisma Świętego, że wszelkie te usiłowania doprowadzą w końcu do potężnego połączenia. Ludzie stojący na czele tych grup przeciwstawiają się Bogu, ponieważ chcą być niezmiernie wywyższeni lub są aż tak, że Bóg niegdyś przy budowie wieży Babel, że Bóg tak jak kiedyś przy budowie wieży Babel stąpi na dół, by wykonać sąd. Babel z pierwszej ręki Biblii znajduje swój odpowiednik w Babilonie z Księgi Objawienia. Różnica między nimi polega na tym, że w drugim wypadku, sąd, który spotka zaślepioną ludzkość, nie znajdzie podobnego sobie. Następstwem budowania wieży Babel było pomieszanie języków. Nieskończony smutek i męka spotka ostatni Babilon. Przygotowuje on sam sobie upadek, po którym się już nie podniesie. Może jasne jest już. Że możemy to powiedzieć, w jak poważnych czasach żyjemy. Nie chodzi tu o różnorodne trudności naszych dni. Chodzi tu o koniec. Koniec wszelkiego ludzkiego usiłowania i wszelkiej ludzkiej pychy. Położy im zaś koniec sąd Boży, któremu nikt nie ujdzie, jeżeli nie będzie zabezpieczony krwią baranka. Bogu niech będą dzięki. We wszystkich czasach istniały osoby, które dały się wywołać z wielkiej masy ludzi, których hasło brzmi: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Zmysł większości z nich jest zwrócony tylko ku temu krótkiemu, uciekającemu życiu. Zadziwiający jest czyn Boży. W początkowych czasach, w czasach z mężem, który zwie się ojcem wierzących i który stał w samotności w owych dniach nieograniczonej samowoli i panowania świata demonów. Bóg wezwał tego męża z jego ojczyzny, z bałwochwalczego otoczenia i ojcowskiego domu do ziemi, którą obiecał mu pokazać. Człowiek ten posłuchał nakazu pańskiego. We wcześniejszej historii życia Abrahama nie wiemy, co zachodziło. Wcześniejszej historii życia Adama nie znamy. Wiemy jedynie, w jaki sposób Bóg dał się mu poznać, nic ponadto. Jak to, że Bóg chwały pokazał mu się, o tym mówią przecież Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 2 werset. I wezwał go: wyjdź z ziemi twej. Potem zaś jest powiedziane: prosto i pięknie. Wtedy wyszedł Abram, jak mu rozkazał Pan. Jako 70-paroletni starzec
Wędrował on z Haranu do dalekiej, nieznanej ziemi, na niczym nie polegając, tylko na rozkazie pańskim. Od owego dnia ten osobliwy człowiek żył w odłączeniu od ducha swego czasu, od bałwochwalstwa, od ludzkich dążeń, do sławy i wielkości. Mieszkał w ziemi, która była dla niego przeznaczona, a którą w rzeczywistości nie mógł nazwać swoją własną na stopę nogi. Tak używają określenia Dzieje Apostolskie 7:5. Podczas swego życia mieszkał w namiocie w Kanaanie. W Kanaanie. I ten Kanaan to jest właśnie ta ziemia obiecana, którą potem zajęli Izraelici. I podczas swego życia mieszkał w namiocie w Kanaanie. Był na ziemi pielgrzymem i cudzoziemcem. Tak mamy powiedziane w liście do Hebrajczyków 11:10. Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budowniczym jest Bóg. Jakież znaczenie miały wszystkie rzeczy ziemskie dla tego męża wiary, kiedy w jego sercu płynęła taka nadzieja? Wieczny odpoczynek, wieczna własność, jedno i drugie dzieło stały przed wzrokiem tego człowieka. Jak już zauważyliśmy, pokazał mu się Bóg chwały. A komu wiara stawi przed oczyma Boga chwały? Dlatego wszelka wspaniałość świata staje się znikoma i pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia. Bóg chciał Abrama całkowicie mieć dla siebie i dlatego musiał być on wolny od każdego obcego wpływu. Jakże często i nam jest ciężko serce, ucho i oko skierować jedynie na Pana. Z drugiej zaś strony to, co Pan zamierza z nami przedsięwziąć, jest czymś tak wielkim, że warto poświęcić się Jemu całkowicie. Dlatego często czytamy, że Bóg prowadzi swoje sługi na samotne góry, jak Abrahama, Mojżesza i Eliasza, albo też na pustynię, jak Mojżesza, Dawida, Pawła, a czyni to dlatego, aby objawić się im w szczególny sposób. Czyż byłoby to możliwe w chaosie tego świata? Na pewno nie byłoby możliwe. W życiu Abrahama pierwszym owocem jego wiary było posłuszeństwo. Dokładnie posłuszeństwo to był pierwszy owoc. Co było jego gwiazdą przewodnią? Czemu pragnęło jego serce, gdy opuszczał Ur Chaldejskie, swą ojczyznę, w której przy wysokiej kulturze kraju wszystko znajdowało się do jego dyspozycji? Bałwochwalstwo, które znalazło także wstęp do rodzinnego domu Abrahama, nie wywarło z pewnością na nim tak silnego wpływu, jak na członkach jego rodziny, bo o tym czytamy w Księdze Jozuego 24:2. Przeto, gdy doszło go wezwanie Boże, nie ociągał się, ale posłusznie poburzył za sobą mosty i z pełnym zaufaniem do swego Boga podążył do nieznanego kraju. To są rzeczy, które są aktualne również dzisiaj. Jeśli w życiu człowieka działa prawdziwe posłuszeństwo wiary, wtedy doprowadzi go ono do Boga. Tylko ten, kto w świetle Ewangelii i obliczu mocy ciemności uzna się za zgubionego grzesznika, za zgubionego człowieka, a następnie stanie na gruncie boskiego pocieszenia, może powierzyć się bez zastrzeżeń
ramiona miłującego Ojca w niebiosach, aby być prowadzonym przez Niego samego. Tylko taki dozna całkowicie uratowania z grzechu i niewoli grzechowej. Przeżyje też prawdziwy powrót w ojcowski dom Boży. Zapewne wszyscy myślimy za mało o tym, jak o wiele wznioślejszymi niż rzeczy tego świata są rzeczy Boże. Dziecko tego świata nie ma w ogóle wyobrażenia o podobnych sprawach, nie może wyrobić sobie o nich żadnego pojęcia. Są to bowiem sprawy, o których jest napisane, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, to nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. I są to rzeczy, którymi Bóg chwały napełnił już serce ojca wierzących, czyli Abrahama, i które pomimo wszystkich darowanych mu Boga sprowadziły go do ziemi obietnicy jako cudzoziemca i przechodnia. W liście do Hebrajczyków wierzący wyraźnie są nazwani uczestnikami powołania niebiańskiego, czyli Abraham trafił do nieba. To cechuje wyraźnie ich stanowisko na ziemi. Doprawdy uczestnik niebiańskiego powołania ma powód, aby ziemskie rzeczy uważać za niewartościowe, za bezwartościowe. Tak czynił Abraham. Jego serce było przejęte niebiańskimi darami, mimo że miał również ziemskie obietnice. Jak mało teraźniejsi wierzący, którzy w ogóle nie posiadają ziemskich obietnic, równają się pod tym względem z wierzącym Abrahamem. Życie wierzącego powinno cechować się nadzieją i tęsknotą. Jeżeli ktoś długi czas jest daleko od swego ziemskiego domu, od miejsca, gdzie mieszkają jego drodzy i bliscy, to serce jego przejmuje tęsknota, która prędzej nie będzie zaspokojona, aż wróci do domu. Do którego należy nasze serce? Ku komu zwrócona jest nasza tęsknota? Czy osobą tą jest Pan Jezus Chrystus, który uratował nas od śmierci duchowej za cenę swojego życia i wśród wielu mieszkań ojcowskiego domu przygotował również miejsce dla nas? Jeśli osobą tą będzie Jezus, wtedy nasza tęsknota będzie również zwrócona do góry, tam, gdzie On mieszka, gdzie jest nasz dom. Jezus przed wiekami był ukrzyżowany na ziemi, a i dzisiaj jeszcze szydzi się i pogardza Nim. Jak może zatem wierząca dusza odkupiona krwią Jezusa czuć się dobrze na ziemi wśród ludzi tego świata, którzy szydzą z Pana Jezusa? Gdy potop już się zakończył, ludzkość budowała wielkie miasta, dały one początek potężnym królestwom. Obecnie pisze się jeszcze o tym z podziwem, co Bóg myśli o czynie synów ludzkich. Czy nie jest to ważne, że niebieskie miasto postanowił i postawił on przed duchowymi oczami Abrahama? Co pozostało z owych ziemskich miast i królestw? Co stało się ze wspaniałym miastem Babel? Tam zwierz odpoczywać będzie, a domy ich bestiami napełnione będą i będą tam mieszkać sowy, a kozły tam skakać będą, będą się sobie ozywać straszne potwory na pałacach ich, a smoki na zamkach rozkosznych. Tak przepowiedział Izajasz o tym cudzie ludzkiej sztuki i potęgi, i tak też się stało.
Księga Izajasza 13, 21, 22. Chodzenie we wierze, chodzenie w wierze nasuwa nam myśl. Co właściwie oznacza słowo wierzyć? Wierzyć oznacza wziąć Boga za słowo. Serca, które zamiast dziecinnie ufać Jego słowu, czekają na znaki i cuda, nigdy nie uzyskają odpocznienia. Wierzyć to znaczy po prostu wziąć Boga za słowo i powiedzieć sobie i powiedzieć Bogu: Bóg mówi tak i tak w swoim słowie. Słowo Boże mówi, musicie się na nowo narodzić. Bez odrodzenia nie ma ratunku. Dalej, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Jeśli ja z całego przekonania trzymam się tego słowa, to mam życie wieczne. Ktoś wzmiankuje, że wiara jest darem Bożym. Jest to słuszne, lecz powietrze jest także darem Bożym i aby je zażywać, musimy je wdychać. Woda jest również darem Bożym, ale muszę ją pić, żeby się orzeźwić. Tak i wiara wtedy prowadzi tylko do szczęśliwości, jeśli człowiek gotów jest przyjąć Słowo Boże do swego wnętrza, do swego serca i dać mu oczyścić swe sumienie. By wierzyć, musimy mieć coś, na czym wiara może się oprzeć. Tą podstawą zaś jest Słowo Boże. Czytaj je, wierz mu, skieruj je na siebie samego. Wiara przychodzi z czytania lub słuchania Słowa Bożego. Musimy zaznaczyć, że dzisiaj jest wiele, o wiele, a wiele więcej niż kiedykolwiek tych, którzy zwą się wierzącymi, lecz nie wszyscy z nich są prawdziwymi naśladowcami Jezusa i dlatego też nie są prawdziwymi świadkami Pana. Abraham usłyszał kiedyś poselstwo: wyjdź, wyjdź, wyjdź i idź w tamtą stronę. Był posłuszny temu wezwaniu. Obecnie brzmi ono: odwróć się od swego dotychczasowego życia, nawróć się do Jezusa. Podporządkowanie się temu wezwaniu jest bez wątpienia połączone z zaparciem się samego siebie, z zaniechaniem rozrywek, które są miłe i wydają się niezbędne. W podobnej sytuacji był Abraham. Nigdzie nie czytamy, ażeby tęsknił choć jeden raz za tym, co opuścił. Rzeczy porzucone zamienił na coś większego. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, mieliby sposobność, aby do niej powrócić. Oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 15 do 16 wersetu. Bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, kto przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków 11:6.